Proszę Państwa, jak każdy tytuł spektaklu, Na linii strzału jest też koncepcją metaforyczną. Z jednej strony odnosi się do praktyki zawodowej policjantów, ludzi posługujących się bronią, a z drugiej strony mówi o tym, że każdy z nas w jakimś momencie w życiu znajduje się w takim bardzo istotnym momencie i miejscu, który można by nazwać, że jest na linii strzału. I w tym momencie właśnie koncentracja wokół tego miejsca, wokół tego przeżycia, które, jak się dowiemy ze spektaklu, stanowi klucz poznania utajonego. Z tego miejsca chciałbym Państwa też zaprosić do obejrzenia spektaklu, który nazywa się Na linii strzału.